Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia. W tym odcinku, który jest już czwartym filmem poświęconym łukom kołowym, zajmiemy się metodą biegunową tyczenia punktów pośrednich na łuku. Wykonamy jeden przykład obliczeń oraz pokażę Ci szkic z wynikami moich obliczeń. Kolejnym filmem, który będę chciał Ci pokazać, będzie rozwiązany egzamin B35 z łukami kołowymi. Chciałbym też zaprosić Cię do pewnego eksperymentu. W tym eksperymencie będę chciał sprawdzić, czy oglądacie mój kanał i czy mogę na Was liczyć. Jeżeli pod tym filmem będzie 200 łapek w górę oraz 20 komentarzy w przeciągu 2 tygodni, wtedy nagram film, w którym pokażę, jak wygląda egzamin B34 lub egzamin BD31, który będą zdawać pierwszoklasiści za 2 lata. Nagram film, w którym zatrudnię statystów, którzy będą symulowali komisję egzaminacyjną złożoną z przewodniczącego komisji, członka komisji, osobę techniczną, a także egzaminatora. Moi statyści będą też symulowali uczniów, którzy będą zdawali sesję egzaminacyjną z danego egzaminu. Pokażę, w jaki sposób wygląda przebieg takiego egzaminu, jakie typowe zachowania mogą zdarzyć się na egzaminie, jak zachowuje się egzaminator. Myślę, że to bardzo fajny pomysł dla wszystkich tych, którzy będą zdawali egzamin. Dlatego proszę Cię o łapkowanie tego filmu i komentowanie. W ten sposób razem damy sobie motywację do pracy. Myślę, że fajnie, żebyś zobaczył, jak to wygląda przed egzaminem, który Ciebie czeka. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Dobrze, przejdźmy teraz do zadania. A więc teraz wyczyszczę to, co było na poprzednim filmie. Zauważcie, że wszystkie te filmy się wiążą. Mam tu 4 przykładowe punkty, które leżą od siebie oddalone o tą samą odległość delta L. Zauważcie, że mam tutaj kąt zwrotu stycznych i poprowadzone proste od naszego punktu głównego P. Zauważmy, że mamy tutaj kąty środkowe pomiędzy naszymi tutaj delta L, 2 fi, a całość to jest 4 razy 2 fi. To jest kąt środkowy od punktu P do punktu 4. Tutaj widzimy odległość delta L pomiędzy punktem 3, 4. Taka sama odległość jest między punktem 2, 3, 1, 2 oraz punktem P oraz punktem 1. To są takie same odcinki na naszym łuku. Będziemy tu mieli metodę biegunową od stycznej głównej PW, czyli od naszego punktu P i wierzchołka W, gdzie będzie wyzerowany kierunek. Będziemy po kolei odmierzali tę samą wartość kątową, ponieważ punkty są oddalone w tej samej odległości. Będą to kąty φ. Zauważcie, że kąty środkowe to 2 fi. Tutaj mamy 4 razy fi. Jeżeli ktoś wie, jaka jest zależność między tym 2 fi i fi, może napisać w komentarzu. A jak nie, to przyjmijcie, że po prostu tak jest. Zresztą wytłumaczenie jest dość proste. Dobrze, oprócz tego, że będziemy tyczyli te same kąty od stycznej PW, będziemy też musieli odmierzać pewne odległości. Te odległości będą już inne, dlatego oznaczę jako C1, C2, C3, C4. Tutaj moje linie wychodzą za, ale są to odległości P1, P2, P3, P4, gdzie odległość P4 jest największa. Zauważmy z wzorów, że nasz kąt 2 fi równy jest delta L, czyli łuk, na jakim się opiera ten kąt, dzielone przez r razy rho gradowe. Więc nasze fi, które jest nam potrzebne do tyczenia, to po prostu podzieliłem na 2, więc wzór jest delta L przez 2r razy rho gradowe. Jest to ważny wzór. Natomiast zauważcie, że wzór na C, czyli na cięciwe, jest 2r sinus fi. Jest to wzór, który znamy z poprzednich filmów, więc wzór ten będzie bardzo podobny, natomiast zmieni się nasz kąt i kąt będzie wielokrotnością naszego kąta fi. Zapamiętajmy te dwa wzory, ponieważ będziemy z nich korzystali. Wzory już wcześniej wyprowadzałem, także polecam zajrzeć do moich poprzednich filmów. Dobrze, teraz wykonamy sobie przykład obliczeń. Zapiszę sobie tutaj dane. Mamy DL, które musimy wytyczyć, standard 10 metrów, kąt zwrotu stycznych alfa 17,7963 i promień 420 metrów. Szukane to poszczególne kąty fi do poszczególnych punktów, poszczególne cięciwy, długość łuku oraz połowa długości łuku. Zaraz powiem, po co to będzie potrzebne, ale na początku wyliczę 2 fi. Tutaj mam kalkulator i wpisuję dane wartości, mnożę razy rho gradowe, metry się skrócą, wynik wyjdzie mi w gradach. Zapisuję wynik z większą dokładnością, żeby później móc skrócić, obliczając kąt fi.
i zaokrąglić do 4 miejsc po przecinku. Taka precyzja zapisu będzie mnie interesować. Teraz obliczę długość łuku ze wzoru, który już znamy, czyli r razy fi w mierze gradowej. Wyszło mi 117 metrów i 41 cm. Zachowuję dokładność. Tutaj połowa łuku to 58,70. Zauważmy, że do punktu S, podzielę przez 10 metrów, jestem w stanie odłożyć 5 takich odcinków i mieć końcówkę. Zapamiętajmy tę końcówkę, ona będzie pod koniec tego filmu. Tutaj już zapiszę sobie wartości kątu zwrotu stycznych i zapiszę wartość mojego promienia R. Zauważmy, że po lewej stronie jestem w stanie zmieścić 5 punktów, to co obliczyłem, i symetrycznie po prawej z primem też jestem w stanie wymierzyć 5 punktów. Teraz w tej tabeli będę dokonywał obliczeń. Zauważmy, z czego złożona jest tabela. Kolumna pierwsza to numery punktów, czyli punkt P, 1, 2, 3, 4, 5 oraz punkt S. Druga kolumna natomiast to poszczególne odległości delta L. Zauważcie, że odmierzam odległości co 10 metrów, one są zadane. Natomiast zauważcie, że do punktu S nie będzie już 10 metrów, tylko zostanie 8,70. Czyli możecie sobie teraz tą końcówkę przypomnieć. Ok, długość łuku PSK 58,70, tak, czyli tu 8,70 metra zostało. Dobrze, tu delta LS. Teraz moje kąty. Zauważcie, że na punkt P jest wyzerowany, tam nie ma kierunku. Na punkcie 1 to po prostu jeden kąt fi. Na punkcie 2, 2 razy fi, 3 razy fi, 4 razy fi i 5 razy fi. Na punkcie S jest kąt alfa dzielone przez 4. Natomiast długości cięci będę po kolei wyliczał dla danych wartości kątowych. Zauważcie, że te same wartości będą też w kolumnie szóstej dla naszych primów, ponieważ łuk jest symetryczny. Tutaj sobie przepiszę dwa małe wzory, z których będę korzystał cały czas i zaczniemy zaraz obliczanie poszczególnych wartości kątów i cięciw do wytyczenia punktów pośrednich metodą biegunową. Pamiętajcie, że zawsze możecie zatrzymać film, obejrzeć jeszcze raz, żeby to wszystko sobie utrwalić. Wiem, że bardzo szybko mówię i pokazuję, ale to ze względu na to, że dużo by to zajmowało. Dobrze, ok, mamy tutaj kąt. To jest ten kąt, który miałem już wcześniej, wyliczyłem. Dla punktu pierwszego jest normalny kąt. Zobaczymy, jaka wyjdzie mi tutaj cięciwa. Ja wcześniej sobie zapamiętałem pod literą A moją wartość, żeby tego nie powtarzać. Zauważcie, że w filmach, których pokazywałem na kalkulatorze, jak dodawać do pamięci, zawsze w moich filmach stosuję dodawanie do pamięci, ponieważ chcę oszczędzić czas i energię. Dobrze, tutaj mam cięciwę. Cięciwa 20. Zauważcie, że te cięciwy mają wielokrotność 10, ale to się zmieni później. Ok, kolejny kąt. Wystarczy, że pomnożę 3 razy alfa. 3 razy alfa, czyli 3 razy a, przepraszam. I po kolei obliczam dane wartości. 4 razy a i to samo wpisuję 2 razy r razy sinus, 4 razy wywołane z pamięci a. I zapisuję tu, zaokrąglam do dwóch miejsc po przecinku. Zauważcie, to jest akurat proste tutaj, te obliczanie, ale zauważcie, że dla punktu S to będą te wzory, które mieliśmy wcześniej, czyli to będzie nasza cięciwa C, 2 razy R razy sinus, sinus alfa dzielone przez 4. Dobrze, policzyłem moje wartości. Tutaj się pomyliłem, to nie jest 58,86, zobaczcie, tu poprawiam, to powinno być 58,66, tak mi wyszło na kalkulatorze, ale źle zapisałem tutaj w tabeli w Wordzie. Przyjrzyjcie się tym moim wynikom, one są poprawnie, oprócz tego ostatniego i teraz tutaj na szkicu jeszcze zapiszę wartości, które mi wyszły. Tu zmniejszyłem szkic na własne potrzeby. To nie jest może szkic, tak? No bo tu jest jakiś kolor czerwony i tak dalej, ale to wszystko, żeby po prostu było lepiej widać. Teraz zaraz przybliżę te wartości, bo wiem, że tutaj może mogą być słabo widoczne, ale w ten sposób tylko da się je zapisać. Z racji tego, że tutaj jest dużo danych, więc albo można je przenieść na szkicu do tabeli, albo po prostu wpisać w sposób, który zapisałem tutaj. Zaraz przybliżę Wam to wszystko, żebyście mogli wyraźniej zobaczyć, jak to wygląda na szkicu. Z tym, że tak jak mówię, dane do wytyczenia często można podawać tutaj w tabeli. Tutaj jest kąt alfa dzielone przez 4.
Więc taka będzie długość, taki będzie kąt. Zauważcie, że to jest kąt alfa dzielone przez 4, a tutaj kąt POS opiera się na alfa dzielone przez 2. I tutaj moje wartości, które troszeczkę poprzejeżdżam, może nie będzie aż tak dobrze widać, ale zauważcie, w jaki sposób jest to zrobione. No wiadomo, że na szkicu nikt nie używa zielonych, czerwonych i różowych, czarnych kolorów do takich rzeczy. Znaczy czerwony jest używany. Dobrze, słuchajcie, teraz jeszcze raz przypominam o tym eksperymencie. Zmotywujcie mnie do pracy, będzie bardzo fajny odcinek. Myślę, że on się przyda wielu osobom, które stresują się przed egzaminem, tym osobom, na których krzyczą rodzice i każą się przygotowywać. Możecie wspólnie z rodzicami obejrzeć i zobaczycie, że to nie jest nic strasznego. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.